Kontynuując serię Osoba Jezusa, przechodzimy do lekcji trzeciej: Niebiański człowiek i życie wieczne. Czytamy z Ewangelii Jana 1:4. W nim było życie, a życie było światłością ludzi. I Jana 5:26. Jak bowiem Ojciec ma żywot sam w sobie, tak dał i Synowi, by miał żywot sam w sobie. Te słowa wskazują, że Ojciec dał Jezusowi życie nie tylko, by miał je w sobie, ale by mógł je dawać komukolwiek zechce. Te stwierdzenia wskazują nam na przeszłość w wieczności i odnoszą się do odkupienia. Ale sprawa dawania życia nie tam się rozpoczyna. Mówiąc obrazowo, zanim nastąpił upadek, Bóg obmyślił już życie wieczne. Upadek odciął człowieka od dostępu do drzewa życia. Został odcięty, by tylko nie wyciągnął teraz ręki swej i nie zerwał owocu także z drzewa życia, nie zjadł, a potem żył na wieki. Życie wieczne zostało zaplanowane przez Boga na początku. Ale to życie było przeznaczone dla pewnego rodzaju ludzi. Przez upadek Adam przestał być takim człowiekiem, którym mogłoby być życie wieczne. Nie chodziło o to, że popełnił błąd, albo obrał niewłaściwą drogę i musiał uzyskać przebaczenie. On stał się zupełnie innym człowiekiem. Bóg wypędził go z raju, który jest symbolem Jego obecności. I postawił przy wejściu cheruba z mieczem ognistym, co znaczyło, że taki rodzaj nigdy nie będzie mógł wejść przed Jego oblicze. Tak więc przez upadek człowiek stał się innym stworzeniem i nie było w nim życia wiecznego. Po upadku życie wieczne pozostało w Synu. Na końcu Biblii, to znaczy na końcu Księgi Objawienia, widzimy znowu drzewo życia. Tym drzewem życia jest Chrystus. W tych ostatnich dniach pojawia się Chrystus w postaci człowieka, jako ostatni Adam, jako taki rodzaj człowieka, w którym może być życie wieczne. Jest to prawda, która musi kierować naszymi kazaniami. Jeśli ktokolwiek w Chrystusie staje się nowym stworzeniem, to tylko w takim stworzeniu może mieszkać życie Chrystusa. Chrystus był pierworodnym nowej rasy i także pierworodnym wielu braci. Przez złączenie z Chrystusem i odkupienie, życie wieczne, które jest w Jezusie, jest również w człowieku wierzącym. To życie nie istnieje w oderwaniu od Chrystusa. Nie możesz mieć tego życia bez Chrystusa. To życie, jak mówi apostoł Paweł, jest w Synu. Jeżeli mamy Syna, mamy życie. W 1 Jana 5:12 czytamy: kto ma Syna, ma żywot. Kto nie ma Syna Bożego, nie ma żywota. Z powodu tego życia On jest kamieniem węgielnym. To życie po upadku zostało zachowane w Synu i nie możesz mieć życia bez Syna. Dlatego odkupienie związane jest z tym odwiecznym celem. Popatrzmy na słowo odkupienie. Odkupienie oznacza przywrócenie z powrotem. Do czego jesteśmy przywróceni i gdzie? Coś zostało utracone na pewien czas i straciło swoją pierwotną pozycję. To coś musiało być przywrócone. Przed upadkiem, przed stworzeniem, Bóg miał odwieczny plan, by objawić samego siebie na świecie przez człowieka. Przez Syna Bóg stworzył wszystko. Przez Niego i dla Niego wszystko zostało stworzone. Bóg zatem objawił się przez wszystko, co stworzył za pośrednictwem Syna. Dla tego powodu Bóg powiedział, że wszystko, co stworzył, było dobre. Jedyne, co ogłosił jako dobre w Nowym Testamencie, to był Jego Syn. To jest mój umiłowany Syn. Teraz na tej podstawie, według Efezjan 1:5, jesteśmy przeznaczeni do adopcji.
Uważne czytanie Słowa Bożego pokaże Adama jako dziecko, a nie jako syna. Jest to dziecko w okresie próby i sprawdzania. On nie zdał tego egzaminu i nigdy nie wydoroślał. Bóg nigdy nie planował upadku. Jeśli wierzysz, że Bóg zaplanował upadek, czynisz Boga odpowiedzialnym za grzech. Przez upadek Adam wykluczył się z miejsca, które Bóg dla niego przeznaczył. Znamy naukę Nowego Testamentu na temat różnicy pomiędzy dzieckiem i synem. Adam był niemowlęciem dzieckiem w zrozumieniu Bożych intencji i myśli. Przez niego cały świat miał być napełniony znajomością Boga. Gdyby Adam nie upadł, odwieczny plan byłby nadal realizowany, gdyż jest od wieków usankcjonowany w Synu. Ponieważ w tym planie ujęty był człowiek, ujęty został też Adam. Kiedy Adam upadł, upadł cały rodzaj ludzki. Paweł powiedział, że w Adamie wszyscy umarli. Z powodu upadku musiał powstać plan odkupienia, by człowiek mógł na nowo realizować Boży cel. Poprzez wieki plan Boży był zawsze prosty. Upadek nigdy nie był w planie Bożym. Odkupienie zostało dokonane, by przekroczyć przepaść powstałą przez upadek, by odkupiony człowiek mógł ponownie wejść na drogę podobieństwa do Chrystusa. Pierwszy Adam nie zdał testu i dlatego wykluczył się z Bożego celu dla jego życia. Wtedy Syn Boży jako odkupiciel, bo takie jest jedno z określeń Syna, ten, który był pełen chwały, poprzez cierpienie stał się konieczny do odkupienia. Odkupienie mówi o bólu serca Boga. Mówi o Bożym cierpieniu. Coś zostało utracone i musi być odkupione. Możemy tylko poznać Chrystusa jako Zbawcę, poznając Go jako Odkupiciela. Przyszedł bowiem Syn Człowieczy, aby szukać i zbawić to, co zginęło. Łukasz 19:10. W naszych kazaniach malujemy obraz zagubionej owcy lub zgubionego człowieka. Chociaż to jest prawdą, musimy być o wiele bardziej rozumni w interpretowaniu Biblii. Bóg zgubił coś, a Syn Człowieczy musiał pójść, by to odzyskać. Co Bóg zgubił? Mateusz 13:44. Podobne jest Królestwo Niebios do ukrytego w roli skarbu, który człowiek znalazł, ukrył i uradowany odchodzi i sprzedaje wszystko, co ma, i kupuje ową rolę. Co jest tym skarbem? Co jest tą rolą? Rolą jest świat, a skarbem jest Kościół. Chociaż Kościół dosłownie narodził się w dzień Pięćdziesiątnicy, to był on zawsze przewidziany przez Boga. W Bożych myślach zawsze był Kościół. Ale zostało to zagubione przez upadek. Jezus zapłacił za prawa do korony dla całego stworzenia, by wykupić Kościół, który był częścią stworzenia. Chrystus przez odkupienie nabył uniwersalne prawa do skarbu, którym jest Kościół. Czym jest Kościół? Kościół to nowy człowiek w pełni w postaci Chrystusa. Kościół jest obrazem Chrystusa w formie wspólnoty. Jest Bożym dziedzictwem w świętych. Kościół nie jest jedynym celem, ale jest centralną rzeczą w odkupieniu. Kościół jest tak cenny dla Chrystusa, że zgodził się zapłacić cenę za cały świat, by go mieć. Paweł powiada, że Chrystus umiłował Kościół tak bardzo, że wydał zań samego siebie. Miłość Chrystusa do Kościoła jest jedną z najpiękniejszych rzeczy w Biblii. Kościół jest głównym punktem odkupienia, gdyż to Kościół ma być doskonałym odbiciem Chrystusa. To ciało z tak wieloma członkami, którego wy i ja jesteśmy częścią.
jest przeznaczone, by być doskonałym odbiciem Chrystusa i napełnić wszystko. Przyjdzie dzień, kiedy świat będzie pełen Chrystusa. Wszystko inne będzie w piekle. Wszystko inne będzie drugorzędne. W Kościele będzie odbicie Chrystusa. Jego światło będzie padać na wszystko inne. Narody będą chodzić w światłości Kościoła. Przy budowaniu Kościoła obowiązuje nadal polecenie: patrz, abyś uczynił wszystko według wzoru. My reprezentujemy Chrystusa. Kościół jest Chrystusowy. Jeżeli pozwolimy, by ciało, czy nasze ambicje i nasze programy wzięły górę, przeklinamy w ten sposób jedyną rzecz, przez którą Bóg chce błogosławić. Przynosimy hańbę zamiast błogosławieństwa Bożego. Kiedykolwiek pozwalamy, by ciało w jakiejś formie działało w Kościele, czy to porządkowy, czy śpiewający w chórze, nauczyciel w szkole niedzielnej, dajemy diabłu prawa do tego, co Chrystus wykupił swoją własną krwią, a diabeł zbiera z tego sobie chwałę. Wola Boża to miejsce, uwielbienie i chwała, którym nie ma równych w świecie. To jest tylko w Jezusie Chrystusie. Jezus wszystko to zapewnił w sobie. Po zmartwychwstaniu Jezus ukazał się Ojcu, jako mający wszelkie prawa Boże. Teraz On chce pomnożyć to wszystko, kim jest, w charakterze Kościoła, poprzez ludzi wierzących. Wszystko inne w świecie będzie nabywało swoich cech od tego, kim On jest w Kościele. Kościół będzie w centrum. Objawienie 21-24. I chodzić będą narody w światłości Jego. Podobne jest Królestwo Niebieskie do. To znaczy, że cały niebiański system skupiony jest na Kościele. Historia bez Kościoła nie miałaby znaczenia. Dlaczego? Ponieważ Kościół jest niebiańskim człowiekiem w Chrystusie. Pan Jezus osobiście jako niebiański człowiek wie, że cały świat jest Nim zainteresowany. Cały świat jest zainteresowany Chrystusem i Kościołem. Przy Jego narodzeniu aktywne było niebo i piekło. Aniołowie śpiewali, a Herod mordował. Przy Jego śmierci słońce zakryło swoje oblicze, ziemia się trzęsła i ciemność pokryła ziemię. Z tego powodu Królestwo Niebieskie jest zainteresowane tym skarbem ukrytym w roli. W świetle tego zobaczymy odkupienie jako coś o wiele większego niż tylko nasze zbawienie i pójście do nieba. Odkupienie obejmuje ważną zasadę, która musi być wyryta w sercu wierzącego. Odkupienie nie jest czymś obiektywnym, czymś, co zostało dokonane dla nas. Tym również jest, ale nie tylko tym. Odkupienie obejmuje ważną zasadę, która musi być wyryta w sercu wierzącego. Tą ważną zasadą jest życie wieczne. Odkupienie jest przykładem życia wiecznego, wyrażonym w przywróceniu nas do miejsca, gdzie Bóg może wykonać w nas to, czego nie mógł dokonać z pierwszym Adamem, czyli dać nam życie wieczne. Kiedy zostajemy odkupieni, wszystkie wieki świata są usunięte w czasie, a my znajdujemy siebie jako istoty wieczne związane z ponadczasowym Bogiem. Odkupienie jest progresywne w wierzącym przez zasadę życia. W Chrystusie odkupienie jest doskonałe. Kiedy ta ważna zasada odkupienia, którym jest życie wieczne, wejdzie w nas przez wiarę, wtedy to, co jest doskonałe w Chrystusie, zaczyna się progresywnie w nas. To życie wieczne progresywnie wypiera ze mnie stare życie. Popatrzmy na dwojakie prawo życia. To odkupione życie działa w nas na dwa sposoby. Po pierwsze, to życie działa,
by nasze cielesne życie przestało być podstawą społeczności z Bogiem. Wielu ludzi czyni swoje życie cielesne, energię, zasoby, entuzjazm i tym podobne rzeczy, podstawą swojej relacji z Panem, zarówno w życiu, jak i w służbie. Jest to oznaka braku dojrzałości i w końcu doprowadzi do zguby. Przez całe nasze życie musimy się uczyć, co jest z nas, a co jest z Boga. Kiedy wzrastamy i ćwiczymy nasze zmysły duchowe przez wiarę, zdobywamy większe zrozumienie tego, co jest z Boga, a co nie jest z Boga. Popatrzcie na Hebrajczyków 5:14. Pokarm zaś stały jest dla dorosłych, którzy przez długie używanie mają władze poznawcze wyćwiczone do rozróżniania dobrego i złego. Nie trzeba duchowego rozsądku, by wiedzieć, że cudzołóstwo jest złe, pijaństwo jest złe, przeklinanie jest złe, kłamanie jest złe. Nie o tym tu jest mowa. Mamy umieć rozróżniać między złem i dobrem, czyli między tym, co jest z Boga, a co nie jest z Boga. To jest pierwsze prawo życia wiecznego. Drugie prawo tego życia jest takie, że po odcięciu starego życia zaczynamy nawet w życiu fizycznym żyć po nowemu. To życie przemienia nas cały czas. Jesteśmy zbawieni i zbawiani. Pełne odkupienie nastąpi, kiedy przyjdzie Chrystus. Ujrzymy Go i będziemy do Niego podobni. To prawo życia i mocy jest progresywne. Za każdym razem, kiedy Duch Święty nas dotyka, każde nawiedzenie i dotknięcie daje nam siłę i możliwość pójścia dalej. Tak jest przez cały czas, od momentu nawrócenia, aż dotąd, kiedy będziemy do Niego podobni. Kiedy Duch Święty przyszedł po raz pierwszy, przyszedł nas przekonać. Przekonać, że jesteśmy grzesznikami. Nie przyszedł, by nas potępić czy przeklinać, ale przekonać, że jesteśmy zgubieni bez względu na to, jak dobrze o sobie myślimy. Wraz z przekonaniem On daje siłę do pokuty. Nikt nie przyjdzie do mnie, jeżeli go nie pociągnie mój Ojciec. Więc z przekonaniem przychodzi siła do pokuty. Nie musisz pokutować. Możesz pozostać zgubiony, ale z przekonaniem przychodzi siła do pokuty. Z przekonaniem przychodzi siła do wierzenia. Albowiem łaską zbawieni jesteście przez wiarę i to nie z was. Boży to dar. Widzicie, nie jest to sprawa wiary. To nie jest twój problem. Jeżeli będziesz właściwie pokutował, siła do uwierzenia przyjdzie sama. Jeżeli doświadczysz mocy wierzenia, to przyjdzie potężna moc, byś mógł doświadczyć nowego stworzenia. To jest ta progresywność życia wiecznego, działającego w tym, kto wierzy i działa zgodnie z wiarą. Z nowym stworzeniem przychodzi możliwość napełnienia Duchem Świętym. Otrzymacie moc, kiedy Duch Święty stąpi na was. Moc Ducha Świętego przejawia się wtedy, kiedy pozwolimy, by On nas prowadził. Kiedy prowadzi nas Duch Święty, to nasza ścieżka zawsze prowadzi w górę do podobieństwa Chrystusa. Jeszcze się nie objawiło, czym będziemy, ale wiemy, że gdy On się objawi, będziemy do Niego podobni, gdyż ujrzymy Go takim, jakim jest. Dawid powiedział, nie spocznę, aż będę podobny do Niego. Paweł napisał w 2 Koryntian 3:18. My wszyscy tedy, z odsłoniętym obliczem, oglądając jak w zwierciadle chwałę Pana, zostajemy przemienieni w ten sam obraz, z chwały w chwałę, jak to sprawia Pan, który jest Duchem. Akcent jest tu położony na słowo oglądając. Konieczne jest, byśmy widzieli osobę Chrystusa. Jeżeli oglądamy Go duchowo, jesteśmy przemieniani w Jego podobieństwo z chwały w chwałę. To nie nasze wysiłki sprawiają, że możemy być podobni do Niego, ale jeżeli pozwolimy, by działało w nas to życie, to ono będzie nas zmieniać w Jego obraz.
Niech Bóg uczyni to objawieniem dla naszych serc.